Wysoka Komisjo, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2016 rok w części Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zasługuje na generalnie pozytywną ocenę, szczególnie ze względu na wysokie wykonanie budżetu. Nie można jednak przemilczeć kilku poważnych problemów, które powinno nam uświadomić. Najbardziej niepokoją problemy z realizacją inwestycji w ramach programów wieloletnich. Ten problem zauważyła już Najwyższa Izba Kontroli. Występuje on już kolejny rok z rzędu. Kolejny raz NIK wytyka rządowi niewłaściwy nadzór nad tymi inwestycjami. Kolejny raz staje się to przedmiotem dyskusji naszej komisji i nie widać żadnych efektów do dzisiaj. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że dotyczy najważniejszych sztandarowych wręcz inwestycji państwa w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, budowy kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum Historii Polski. Niezrealizowanie wniosków NIK, wydłużanie terminów realizacji, dwukrotny wzrost kosztów inwestycji, ciągłe zmiany koncepcji, bałagan organizacyjny, brak jasno określonych kompetencji, naruszenie prawa zamówień publicznych wydają się być standardem w tych projektach. Kolejna sprawa to zakup przez państwo kolekcji Czartoryskich, o których tutaj rozmawialiśmy, który wywołał wiele kontrowersji, także w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przedstawiciele rządu gorąco bronili tego zakupu. Teraz okazuje się jednak, że dokonano go niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Warto zauważyć też problem złego zarządzania w uczelniach artystycznych, szczególnie na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina. Do czego to podobne, by uczelnia źle wydatkowała ponad 300 tysięcy złotych dotacji, którą musiała zwrócić? Jak władze uczelni mogły pozwolić na urośnięcie odsetek do tej kwoty do ponad 100 tysięcy złotych? Przy poszanowaniu autonomii uczelni resorty kultury i szkolnictwa wyższego powinny pochylić się nad tą sprawą według mnie, bo no, trzeba uniknąć na przyszłość tego rodzaju sytuacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Na marginesie chciałbym wspomnieć kilka pozycji w omawianym sprawozdaniu, które budzą moje zdziwienie jako nowego posła. Na przykład 173 tysiące złotych wydane na narady kierownicze, ministerstwa i saloniki VIP. Nie wiem, czy na tych posiedzeniach podaje się kawior, szampan, ale ja rozumiem potrzebę utrzymania prestiżu państwa, ale wydaje mi się, że ta kwota jest dość mocno przesadzona. Ostatnia sprawa, którą chciałbym poruszyć, to pewna zastanawiająca dysproporcja w działaniach Funduszu Promocji Kultury. O ile Instytut Książki zawarł 463 umowy, realizując priorytet literatura, to Departament Mecenatu Państwa, realizując priorytet muzyka, zrealizował jedynie 196 umów. Najwięcej umów zawarto tradycyjnie na ochronę zabytków. Nie chcę tutaj oczywiście jakiegoś sporu nad wyższością, gdzie będziemy sobie udowadniać, czy święta Wielkiej Nocy są ważniejsze od Bożego Narodzenia, ale warto by było, wydaje mi się, na przyszłość tą dysproporcję jakoś zmienić, bo no, ona jest dość spora, ponad dwukrotna. Dziękuję bardzo. No tak, tak, to prawda. Dziękuję bardzo.